Cześć, witajcie! Z tej strony Przemek i dzisiaj przedstawię wam 5 rzeczy, które robisz źle w CSGO. Pierwszy odcinek bardzo, bardzo ciepło przyjęliście, także tak jak obiecałem, przygotowałem specjalnie dla was jego drugą część. Starałem się wyszukiwać dość oryginalne rzeczy, także myślę, że warto obejrzeć ten odcinek do końca. A to, że dzielę się z wami swoimi skinami, stało się już tradycją i nie inaczej będzie tym razem. Przygotowałem specjalnie dla was konkurs, w którym możecie wygrać AK-47 Redline. Co należy zrobić? Po przeczytaniu każdego punktu napiszcie w komentarzu, czy daną rzecz czy robiliście lub wiedzieliście o niej, czy nie. Dlatego proponuję napisać sobie numerki od 1 do 5 i po każdej przedstawionej przeze mnie rzeczy pisać tak lub nie. Dodatkowo, aby być branymi pod uwagę, musicie zostawić suba z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem. Zaczynamy! Wiele osób ma problem z tym, że na cache'u zaraz po otworzeniu drzwi na bombsite A i rzuceniu nade'a umiera. Ale czy wiedzieliście, że tych drzwi wcale nie trzeba otwierać? Dzięki bugowi, którego Valve ciągle nie naprawiło, możemy bez otwierania drzwi zaflashować na przykład cały bombsite. Wystarczy, że nasz kolega albo koleżanka z teamu ustawią się pod drzwiami, a my rzucamy nade'a przez jego głowę. Przykład widzicie właśnie na ekranie. Myślę, że ten bug może okazać się wam bardzo, bardzo przydatny i zamiast otwierać drzwi zabawicie się teraz z magików. Tylko nie skaczcie z okna. Bardzo często grając na trainie, mirażu czy innych mapach spotykam się z graczami, którzy próbują zrobić ninja defuse, jednak przez bardzo prosty błąd im się to nie udaje. Duża część z was pewnie także spotkała się z tym problemem, ale do rzeczy. Z tego co można zauważyć, wszyscy przy ninja defuse rzucają smoka i idą prosto na bombę. Ale jak wiecie, terrorysta, gdy to zauważy, jest dobrze ustawiony, może nas bardzo łatwo zabić. Na podstawie mapy train pokażę wam, co możecie zrobić, gdy paka jest podłożona gdzieś po rogach wagonów. Zamiast iść, tak jak powiedziałem, na bombę, warto schować się za jego rogiem. Dzięki temu przeciwnik wcelowany w smoka nie będzie miał nas prawa zabić, a ninja defuse się uda. I teraz przechodzimy na mapę Dust 2, na której w bardzo prosty sposób możemy schować bombę na bombsite A. Po co plantować ją w tradycyjnych miejscach? Jak wiecie, w okolicach tego BS-a porozrzucane są różne przedmioty. Wśród nich jest butelka, która posłuży nam właśnie za miejsce ukrycia zaplantowanej bomby. W jaki sposób? Bardzo prosty, wystarczy, że przeturlamy tę butelkę bezpośrednio na bombsite i podłożymy w niej pakę. Sposób bardzo fajny i bardzo mi się podoba, jednak jest jeden warunek powodzenia całej akcji. Antyterroryści muszą uczestniczyć w jakimś zamieszaniu na mapie, aby spuścić z oka bombę. Site A. Sytuacje takie często się zdarzają, także naprawdę warto spróbować, bo dzięki temu antyterrorysta może nie zdążyć rozbroić ładunku. Pod numerem 4 z cyklu Robisz to źle kryje się zbyt duży indywidualizm graczy. CSGO jest grą zespołową, w której współpraca jest bardzo, bardzo ważna. Jednak mimo to często spotykam się z osobami, które nie stosują się do poleceń wydanych przez innych i mają jakieś swoje widzimisię. Pomijam już szczątkowe info albo jego brak. I ostatnią przedstawioną w tym odcinku złą rzeczą, która robi duża część osób, jest oddawanie rundy eko. Nieraz spotykam graczy, u których widać, że się do tej pierwszej rundy wcale nie przykładają, a szkoda, bo jest ona bardzo ważna, bo w ten sposób można kolokwialnie mówiąc fajnie kogoś wyzerować i troszeczkę utrudnić drugiej stronie grę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i zostawicie ofensywną łapkę w górę, suba i odpowiecie na moje pytanie, czy chcecie kolejne takie typu odcinki w komentarzu. Za wszystko z góry dziękuję i zapraszam was jeszcze na mój fanpage, grupę PBG Team i na mojego Instagrama. Linki podałem w opisie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!